Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry, dobry wieczór. Nie wiem, o której audycja jest słuchana. W każdym razie, co by się nie działo, no Tomasz Bilecki przy mikrofonie i dzisiaj audycja o programie, o którym miało już być jakiś czas temu. Miałem o kalendarzu Google poprosić audycję, czy nagrać audycję zaraz po tym, jak zrobiłem audycję na temat aplikacji Google Keep, no ale jakoś, no właśnie nie wiem, co się stało, w każdym razie jakoś jej nie było. A że do tej pory nikt tego jakoś nie nagrał, no to pora nadrobić zaległości i przed Państwem kalendarz Google. Kalendarz Google, no to oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, kalendarz, terminarz, czyli aplikacja do przypominania o różnych rzeczach, kiedy nadejdzie oczywiście na nie odpowiednia pora. Plus oczywiście planowanie dnia i generalnie różne rzeczy związane z czasem i datami. Aplikacja prosta, mała stosunkowo, chyba 6 mega zajmuje w sklepie Play. Oczywiście darmowa, dostępna. Mogła może by być troszeczkę wygodniejsza, chociaż naprawdę nie jest źle. Dobrze, wystarczy tych wstępów, czas przejść do rzeczy. Kalendarz. Środa 12 czerwca 2019 roku. Otwórz widok dnia. No tak, domyślnie kalendarz wita mnie na tym odacie. Można tutaj otworzyć jakby widok dnia, czyli taki widok jednego dnia i zobaczyć, co dzisiaj mamy zaplanowane, ale domyślnie jest otwarty widok tak zwany harmonogramu, czyli taki widok, w którym mamy czas podzielony jakby na tygodnie i w każdym tygodniu mamy lub nie jakieś tam wydarzenie. I oczywiście im więcej tych wydarzeń jest, tym większa szansa, że w danym tygodniu coś będzie. Jeżeli tydzień jest pusty, to on i tak będzie jakby oznajmiany, tylko tyle, że jakby nic tam dalej nie będzie. To jest i dobre, i niedobre, bo można sprawdzić dokładnie, znaczy dość szybko się dowiedzieć, powiedzmy, jaki dzień tygodnia będzie w jakiej dacie. Natomiast no oczywiście wadą jest to, że prócz wydarzeń na ekranie będą puste tygodnie, które nie każdemu się podobają. Nie masz planów. Kliknij i zaplanuj coś. I może tak, na początek, żeby pokażę może, jak się dodaje jakieś wydarzenie, a potem się pobawimy w bardziej skomplikowane opcje. Kliknij i nie masz planów, kliknij i zaplanuj coś. W to klikam. Wpisz tytuł, pole edycji. Tutaj mogę sobie wpisać klawiatura gotowa. Jakiś tytuł wydarzenia. Na przykład wydarzenie testowe. Może nie jest to zbyt... Zamknięto klawiaturę. No ale... Nazwa kalendarza, przycisk. To na razie mnie interesuje, o tym powiem później. Informacje o dacie. Informacje o dacie. I dalej. Cały dzień. Był przełącz. Czy spotkanie, czy tam to coś, co planuję, ma mieć cały dzień, czy o którejś godzinie. Załóżmy, że chcę coś zaplanować na, nie wiem, 6 sierpnia na 13. Data rozpoczęcia e-sierp 12 czerwca 2019 roku. Przycisk. W ten przycisk stukam. I teraz otwiera mi się widok miesiąca. Można miesiąc przeglądać flikami. Plus mam jeszcze przyciski. E-sierp 12 czerwca, poprzedni miesiąc, następny miesiąc, przycisk. Możemy sobie tutaj zmieniać miesiące. Chcę sierpień, więc klikam raz i dwa. Można też przesunąć dwoma palcami w prawo, w lewo i wtedy też miesiąc się zmieni. Przesunąć dwoma palcami w lewo następny miesiąc, w prawo poprzedni miesiąc. 1 sierpnia 2019 roku. 6 sierpnia 2019 roku. Jeżeli ktoś by chciał eksploracją, bo tak się da, i powiedzmy, gdybyśmy mieli coś zaplanowanego na 19 sierpnia, to tych flików byłoby troszeczkę. Można też przeglądać ekran w taki sposób, że od lewej do prawej mamy jakby dni tygodnia, od poniedziałku do niedzieli, a z góry na dół mamy poszczególne tygodnie. Ja chcę, załóżmy, ten 6 sierpnia, klikam. Wtorek, 6 sierpnia 2019 roku. Przy okazji mam powiedziane, że to jest wtorek. 7 sierpnia. I okay, muszę przycisk. Znaleźć przycisk w dolnym prawym roku mniej więcej. OK. Ekran edycji. Wydarzenie testowe, pole edycji. Wpisz tytuł. Nazwę wydarzenia. Informacje o cały dzień.
Był przełom. Data rozpoczęcia wtorek 6 sierpnia 2019 roku. Przycisk. Wtorek 6 sierpnia 2019 roku. Godzina rozpoczęcia 15. Przycisk. Godzina 15. Chcę 13. Wybierz godzinę. OK. Anuluj, aby wprowadzić czas, włącz tryb wprowadzania tekstu 20.22. Tak, i teraz mogę albo teoretycznie wpisać godzinę, albo wybrać tutaj na takim wybieraczu od godzin. Próbuję 19, wybrać. 14. 13. O 13 chcę. Wybrałem 13. Wybrano 13. Jeżeli bym chciał minuty, musiałbym na górze po lewej stronie mniej więcej 00. Kliknąć w 00. I tutaj mógłbym. Wybrano 0, 5, 10, 15. Ale chcę 00. Okay, czyli znowu szukam przycisku OK. Ekran edycji. Godzina rozpoczęcia 13. Przycisk. Data zakończenia wtorek 6 sierpnia 2019 roku. Przycisk. Wtorek 6 sierpnia. Godzina zakończenia 14. Przycisk. I domyślnie zdaje się, że spotkanie trwa do pełnej następnej godziny. Mógłbym oczywiście tak samo kliknąć tutaj w tą 14 i albo w dzień i tak samo tutaj zmienić dzień i godzinę. Więcej opcji. Lokalizacja, przycisk. Dodaj lokalizację. Powiadomienia kalendarza. 30 minut wcześniej. Wiadomość, powiadomienie, przycisk. Dodaj kolejne powiadomienie. I na tym ewentualnie można się zatrzymać. Powiadomienie kalendarza, czyli taka informacja, taka przypominajka, kiedy ma kalendarz przypomnieć o wydarzeniu. Domyślnie jest pół godziny przed spotkaniem. No natomiast załóżmy, że rzeczywiście, no jeżeli to jest 6 sierpnia, to chciałbym to mieć, o tym mieć informację, no nie wiem, na dzień wcześniej, tak, żebym mógł się jakoś na to przygotować. Więc dodaj kolejne powiadomienie. 10 minut wcześniej, 1 godzina wcześniej, niestandardowe. No i tu jest tylko 1 godzina, 10 minut, więc muszę niestandardowe. Niestandardowe, zaznaczono minut wcześniej przycisk opcji. 10 pole edycji. 10. Tutaj muszę wpisać, że nie 10, tylko 1. Talkback włącza. Zamknięto klawiaturę. Zaznaczono minutę wcześniej przycisk opcji. Nie zaznaczono godzina, nie zaznaczono dzień przycisk opcji. Dzień. Nie zaznaczono. Klikam, czyli jeden dzień wcześniej. Nie zaznaczono tydzień. Można tydzień. Zaznaczono jako powiadomienie przycisk opcji. I teraz tutaj jeszcze wybieram, że albo jako powiadomienie na smartfon. Nie zaznaczono jako e-mail przycisk opcji. Albo mi może przyjść informacja jako e-mail na Gmaila. Gotowe, przycisk. Powiązanego oczywiście z kontem Google'owym. Gotowe. Dodano powiadomienie jeden dzień wcześniej. OK. Nazwa kalendarza, przycisk. Wydarzenie. W zasadzie tyle. Przycisk. Zapisz. Tworzono wydarzenie. Kalendarz. Utwórz nowe wydarzenie, etc. I już. I w tym momencie mam zapisane to powiadomienie. I teraz jak przeglądać taki kalendarz? Znowu jestem w widoku głównym kalendarza. Wyświetl czerwiec. Pokaż selektor dat. Ten selektor dat jest trochę dziwny. Ale to zaraz. Ale czyż ja wiem, czy dziwny. Więcej opcji, przycisk. I teraz klikam sobie jeszcze w prawo. Środa 12 czerwca 2019 roku. Otwórz widok dnia. Nie masz planów. Kliknij i zaplanuj co? Od 17 do 23. Tu jest tydzień. Od 17 do 23 czerwca. Czwartek 20 czerwca 2019 roku. W tym tygodniu mam. Boże ciało, cały dzień. Właśnie w czwartek coś. Niedziela 23 czerwca. I w niedzielę. 2000... Dzień ojca, cały dzień. Dzień ojca. Następny tydzień. Od 24 do 33. Lipiec 2019 roku. O właśnie, w następnym tygodniu, od 24 do 30 nie mam nic. Lipiec. Od 1 do 7 lip. Od 8 do 14 lip. Tu nic nie ma. Wtorek 9 lipca 2019. Okulista doktor. No właśnie, tu mam jakieś tam wizyty u okulisty dla Martynki. Od 15 do 20. Tu przechodzi na kolejną stronę. Niestety musi mi się to... musi się niestety to, muszę przejść przez te wszystkie początkowe przyciski. Od 29 lipca do 4 sierpnia, sierpień 2019, od 5 do 11 zi. Wtorek 6 sierpnia 2019 roku, otwórz widok dnia. Happy birthday, urodziny, cały dzień. Wydarzenie testowe od 13 do 14. Dlaczego urodziny? Prawdopodobnie któryś znajomy ma urodziny, ale nie wiem który. Od 12, wydarzenie testowe od 13 do 14. Chyba, że sam sobie wpisałem, że mam urodziny w sierpniu. Nie wiem, może. W każdym razie 6 sierpnia jest nasze wydarzenie testowe. Rzeczywiście dodało się. I teraz, no, mogę oczywiście to wydarzenie sobie trzymać, mogę oczywiście skasować, no bo czasami zdarza się tak, że chcemy
pozbyć się jakiegoś wydarzenia, bo na przykład jest nieaktualne, albo chcemy je zedytować. Na razie może pokażę taką pełną edycję wydarzenia, co jeszcze można ustawić, takiego, o czym jakby nie mówiłem wcześniej. Wydarzenie testowe, stukam sobie w to wydarzenie. Edytuj przycisk. I mogę sobie edytować to wydarzenie. Ekran edycji. Anuluj przycisk. Zapisz przycisk. Wydarzenie testowe. Pole edycji. Wpisz tytuł. No właśnie, tu wpisywałem tytuł. Informacje o dacie. Cały dzień. Był I tam jeszcze było coś takiego. A dobra, to pokażę w takim razie, bo tu nie ma czegoś takiego. Nazwa kalendarza. I teraz tak, tutaj jeszcze nie ma jednej rzeczy, która była jakby przy zakładaniu kalendarza, czyli nazwa kalendarza. Jeżeli mamy kilka kont w telefonie, albo jeżeli mamy kilka kalendarzy na jednym koncie, to mogę sobie wybrać, do którego kalendarza chcę dodać to wydarzenie. Do którego konta, do którego kalendarza. I teraz zabawna rzecz, bo można mieć na jednym koncie kilka kalendarzy, na przykład kalendarz służbowy, kalendarz, nie wiem, rodzinny, kalendarz mój osobisty i tam jeszcze jakieś różne i powiedzmy ten kalendarz mieć udostępniony dla, no właśnie, dla rodziny, inny dla współpracowników i tak dalej, i tak dalej, itd., itp. Jakby wszystko jest fajnie, tylko że stworzyć nowy kalendarz można wyłącznie przez stronę, bo dostęp do kalendarza google'owego można mieć również przez stronę, i tworzyć kalendarze google'owe można tylko niestety przez stronę. Co jest dziwne, dlatego że no niby jaki byłby problem z możliwością tworzenia kalendarzy przez aplikację. No ale się nie da, no niestety. Ciekawe, ale prawdziwe. I teraz takie kalendarze, bo rzeczywiście udostępnianie kalendarzy to jest fajna rzecz. Jeżeli na przykład mamy sobie rodzinkę, no to można sobie taki kalendarz z całą rodziną mieć udostępniony. I wtedy powiedzmy, no nie wiem, ja sobie coś tam wpisuję, bo nie wiem, ja załatwiam wyjazd, nie wiem, żona załatwia, nie wiem, coś tam jeszcze innego i to sobie jakby oboje widzimy to wszystko w kalendarzu. Jakby nam obojgu przychodzą powiadomienia i tak dalej, oboje możemy tym samym kalendarzem zarządzać. I to jest rzeczywiście fajne. Natomiast ja sobie stwierdziłem, że nie będę zakładał kalendarza przez stronę, bo ta strona jest trochę dziwna. Tylko stworzę kolejne konto Google, bo to jest znacznie łatwiejsze i nie wymaga tak naprawdę nawet, nie wiem, jakichś kodów captcha. Stworzyłem po prostu konto Google'owe, standardowe, więc Gmaila, nie wiem, wszystko tam jest. Konto takie nasze, rodzinne i na tym koncie jest kalendarz. Między innymi oczywiście kalendarz. W każdym razie, no ma to tę zaletę, że nie tylko stworzę jakby kalendarz osobny, tylko po prostu całe konto, do którego mogę dodać i kalendarz, jakieś notatki i maila i tam jeszcze milion innych rzeczy na tym koncie mogę zrobić. Urządzenie, anuluj przycisk, informuj, cały dzień, był przełącz, data, wtorek, godzina, data, wtorek, godzina, więcej opcji. Więcej opcji. Dodano opcję strefy czasowej i powtarzania. No właśnie, strefa czasowa i powtarzanie, anuluj czyli przycisk, wydarzenie test. Tutaj pojawiło się, bo to jest tak, jeżeli klikniesz więcej opcji, to nie otwiera się mi menu, tylko do widoku tych wszystkich rzeczy, które mieliśmy, dodały się kwestie dotyczące stref czasowych i powtarzalności tego wydarzenia. Przełącz, data rozpoczęcia, strefa czasowa, przycisk. Czas środkowoeuropejski, letni. Nie testowałem. Podejrzewam, że chodzi o to, że jeżeli zmienię sobie strefę czasową, no mogę mieć na przykład o 14, nie wiem, na przykład czasu amerykańskiego i to będzie uwzględniał potem przy jakichś tam, nie wiem, jeżeli bym powiedzmy jeździł po świecie i musiał to sobie zapisywać, każdy mi podaje jakieś czasy, tu moskiewski, tu jakiś tam amerykański, zachodni, tu jakiś tam jeszcze inny. No to po prostu można by zwariować czasami z tym przeliczaniem, a tu po prostu dodaję sobie strefę czasową i kalendarz mi to bardzo fajnie przelicza z jednego na drugie. Powtarzanie, przycisk. Powtarzanie to jest dość fajna rzecz, jeżeli powiedzmy spotkanie powtarza się czy coś, nie wiem, co tydzień,
to mogę sobie ustawić, włączyć sobie powtarzanie. Tu mam nie przycisk. Powtarza się zaznaczonych na liście trzech codziennie, co tydzień, co miesiąc, co rok. Niestandardowe. Niestandardowe, czyli tutaj troszeczkę jest podobnie jak z tym ustawieniem powiadomień. Powtarzanie niestandardowe. Jedno pole edycji dla powtarzaj. Lista tydzień. Jeżeli kliknę w tę listę. Wyskakujące o tydzień, miesiąc, tydzień, rok, miesiąc, tydzień, dzień. Aha, dzień, tydzień, miesiąc, miesiąc, rok. Na przykład mogę sobie zrobić, nie wiem, jakieś spotkanie, czy coś, co się powtarza na przykład co 3 tygodnie. I po prostu będzie mi to się powtarzało przez te 3 tygodnie. I... Powtarza się w wtorek. No tak. Poniedziałek. Wybrać środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. No bo jeżeli powiedzmy jest to co tydzień, no to którego dnia co tydzień? Czy rzeczywiście we wtorek, czy na przykład generalnie to ma być w środę? Bez końca. I teraz albo bez końca. Bez końca. Zaznaczono przycisk opcji w dniu. Nie zaznaczono koniec czyli, w dniu 6 września 2019 roku przycisk opcji. Czyli kiedy się ma jakby zakończyć ta cała seria spotkań. Albo bez końca, albo ma się skończyć w dniu którymś tam. 6 września to koniec po jednym wystąpieniu. Nie zaznaczono koniec po jedno pole edycji dla koniec po jednym wystąpieniu. Albo po ilu wystąpieniach ma się to zakończyć. Czyli na przykład mam spotkanie co 3 tygodnie i mam w sumie na przykład 10 spotkań. I mogę sobie zaznaczyć, że spotkanie jest co 3 tygodnie w każdy wtorek, co 3 tygodnie. I już nie muszę liczyć, kiedy to będą 3 tygodnie od tego nieszczęsnego 6 sierpnia, tylko zaznaczam, że po 3 wystąpieniach, co tydzień, we wtorek i sam mi kalendarz doda te 3 wystąpienia i jakby upieści to w kalendarzu wtedy, kiedy trzeba. I to jest rzeczywiście fajne dla różnych takich cyklicznych spotkań. Cały dzień był przełącz. Data i w zasadzie tyle. Lokalizacja, przycisk. Jest jeszcze lokalizacja, akurat lokalizację jeszcze nie testowałem, to znaczy tam jest jakieś coś takiego, że nie wiem, tam można wybrać jakąś lokalizację, a w przypadku ponoć jakichś takich spotkań biurowych podobno, ale to nie wiem, czy nie trzeba mieć konta firmowego, można jakąś salę jeszcze wybrać, na przykład jak będzie konferencja czy coś. I to wszystko można jakoś ponoć też dodawać do kalendarza. Ja do tego jeszcze nie dotarłem. Dodaj lokalizację. Powiadomienia kalendarza. 30 minut. Usuń powiadomienia. Jeden dzień. Usuń powiadomienia. Dodaj kolejne powiadomienia. Lista osób. Przycisk. Lista osób. To są osoby, które biorą udział w wydarzeniu. Jeżeli mam kilka osób, które mają Gmaila, to mogę te wszystkie osoby dodać do tego wydarzenia, jakby udostępnić wydarzenie wielu osobom. I te osoby również dowiedzą się o wydarzeniu. Jeżeli ja zmienię termin wydarzenia, to te osoby również w swoim kalendarzu będą miały te zmiany automatycznie zaznaczone. Zaproś innych. Mogę zaprosić oczywiście osoby, bo lista osób no to są te osoby, które już biorą, a zaproś, no to wiadomo, można zaprosić inne osoby do tego wydarzenia, które się tam ma odbywać. Dodaj konferencję. I dodaj konferencję, tu chyba chodzi o konferencję na Hangouts, ale szczerze mówiąc, tej opcji też nie testowałem. Kolor dla wydarzenia, przycisk. I kolor dla wydarzenia, czyli raczej coś dla osób słabowidzących niż niewidomych. Kolor domyślny. Dodaj notatkę, pole edycji. No i notatkę można dodać, czyli jakieś kilka zdań tekstu, że nie wiem, coś tam, tak? No, to gdzieś to się załączniki. To się potem pokaże. Załączniki. Załącznik. Nie wiem, czy można dodać obrazek, czy co tu można dodać. Podejrzewam, że no nie wiem, nie testowałem w każdym razie tego załącznika. Zamknij przycisk. No a teraz co będzie, gdy chciałbym to wydarzenie skasować? Edytuj cofnąłem przycisk. Się więcej opcji, przycisk. O jeden, czyli tam gdzie był, jakbym kliknął sobie po prostu w wydarzenie i tam gdzie mogę wybrać sobie, że edytuj, że coś tam, to mamy jeszcze przycisk więcej opcji. Wyskakujące okienko. Usuń na liście 3 elementy. I tu jest albo usuń, duplikuj. Albo duplikuj, czyli jakby stwórz wydarzenie o takich samych parametrach i wtedy można sobie, nie wiem, na przykład jeżeli mam 3 spotkania różniące się tylko tym, że jedno jest o 12, drugie 13, trzecie 14, mogę sobie to zduplikować, zmienić tylko czas, coś tam, nie wiem, zmienić w nazwie i jakby cała reszta będzie zrobiona. No, zapewne opcja komuś może się przydać. Kopiuj do. I kopiuj do. Kalendarz. Wydarzenia wydarzenia familijne napisz do. Czyli mogę to skopiować również do innego kalendarza, który mam w
telefonie, do innego kalendarza, na inne konto, wszystko jedno. Nazwa kalendarza. Zamknij przycisk edytuj. Więcej. Wydarzenie test. Więcej. Usuń na liście. Usuń. No, usuwam. Usunąć wydarzenie. Usuń przycisk. Wydarzenie zostało usunięte. Teraz nie zrobiłem jeszcze powtarzalności, ale gdybym zrobił wydarzenie, które się powtarza, to w tym oknie dialogowym od usuwania miałbym również informację, miałbym również pytanie, czy usunąć tylko to wystąpienie, czy wszystkie wystąpienia od tego do końca. I to też jest fajne, że na przykład jeżeli by się okazało, że tylko jakieś tam spotkanie, powiedzmy z tych, na przykład mam te 10 spotkań co 3 tygodnie, załóżmy, i wiadomo, że spotkanie piąte będzie usunięte, no to powiedzmy usuwam sobie to piąte spotkanie, ale na przykład gdyby się okazało, że no sorry, nie wiem, coś się skończyło i jakby następnego i kolejnych już spotkań nie będzie, skończy się na czwartym, nie ma wafla, koniec, to usuwam piąte, pyta się, czy tylko to, czy wszystkie następne, wybieram, że również wszystkie następne i spotkania wszystkie są usuwane, nie muszę tego robić, ręcznie usuwać tych 10 wpisów, czy tam 6 spotkań usuwać. W kalendarzu można tworzyć nie tylko wydarzenia, ale również przypomnienia i tak zwane cele. Jest jeszcze jeden przycisk na dole po prawej. Wrzesień 2000, przegląd przycisk, utwórz nowe wydarzenie, etc. przycisk. Utwórz nowe wydarzenie, etc. Które otworzy nam przycisk wydarzenie. Takie menu dodatkowe. Mamy normalnie widok harmonogramu, ale oprócz tego pojawiło się nam na dole menu, gdzie mamy wydarzenie, czyli to, co wcześniej robiliśmy. Przycisk przypomnienie. Albo przypomnienie. Przycisk twój cel. Albo twój cel. Więc zrobię sobie przycisk przypomnienie. Ekran edycji. Przypomnij mi pole edycji. Bardzo inteligentna nazwa. Zrobić coś. Zamknięto klawiaturę. Nazwa kalendarza. Przycisk. To co wtedy? Nazwa kalendarza. Czyli w jakim kalendarzu mam to przypomnienie umieścić. Teraz mogę sobie w to wejść. Przypomnienia Tomasz Kropka, przypomnienia Dorkomecki, przypomnienia grupa 3, przypomnienia Tyflo, przypomnienia Kital. Przypomnienia napisz do Tomeckiego. Ustawiono kalendarz przypomnień. Wybieram sobie kalendarz przypomnienia. Nazwa kalendarza przycisk. Przypomnienia napisz do informacje o dacie. Cały dzień. Właściciel przełącz. Data rozpoczęcia ESIER 12 czerwca 2019 roku. Przycisk. Okay. ESIER 12 czerwca 2019. Chciałbym, powiedzmy, żeby od dzisiaj mi to zaczęło przypominać. Godzina rozpoczęcia 18. Przycisk. Która teraz jest? Bateria 60 LTE. 15.04. No to niech mi przypomni o 15 na przykład 7. Nie powtarza się. No 7 to nie wiem, czy się uda, ale 15.10 się uda. Czyli godzina rozpoczęcia 18. Godzina rozpoczęcia. 0. I na przykład 1, wybiorę sobie 15. Teraz 15. Idziemy 00. Klikam. Wybrać 5. 10. 10. 15. 10. OK. Ekran edycji. Godzina rozpoczęcia 15. 10. Powtarzanie. Przycisk. Powtarzanie. I tu mam to powtarzanie. Jak widać już na ekranie tym głównym. Nie muszę wchodzić w więcej opcji, bo przypomnienie z zasady często jest właśnie cykliczne. Codziennie, co tydzień, co miesiąc, co rok. Niestandardowe. Niestandardowe. Powtarzanie niestandardowe. Lista tydzień. Tydzień, miesiąc, rok. Dzień, tydzień, miesiąc, rok. O! Dzień. Rzeczywiście przydałoby się, żeby to przypomnienie było jeszcze częściej niż codziennie. Ale trudno. Wydaje mi się, że kiedyś było, ale mogę się mylić. Bez końca. Bez końca. No załóżmy bez końca. Zaznaczono przycisk opcji. Bo załóżmy, że w dniu nie zaznaczono 12 lipca po koniec. Kiedy ma się skończyć? Nie zaznaczono. Wstecz powtarzanie. Gotowe przycisk. Ustawiono regułę powtarzania codziennie. Ekran codziennie. Anuluj. Zapisz przycisk. I zapisz. Przypomnienie zostało utworzone. Kalendarz. Utwórz nowe wydarzenie, etc. I teraz tak, przypomnienia również są dodawane do kalendarza. Czwartek, przypomnienie, zrobić coś 15, środa 17, przypomnienie, zrobić coś 15.10, wtorek, przypomnienie, zrobić coś 15.10. Która teraz bateria jest godzina? 60 LTE. 15.06. 15.06, jeszcze 4 minuty.
I teraz, gdybym chciał usunąć takie przypomnienie, pamiętajmy, że to przypomnienie jest bezkątne, czyli w każdym dniu kalendarza to przypomnienie jest. I codziennie to przypomnienie rzeczywiście jest i w związku z tym, jak teraz chodzę sobie po tych różnych dniach. Czwartek, przypomnienie zrobić. Środa 17, przypomnienie. Wtorek 16, przypomnienie zrobić. Poniedziałek od 15 do 20, więcej od to do daty. Zawsze te przypomnienia będę przypomnienie miał. Zrobić coś 15:10. Natomiast oczywiście, jako że przypomnienie mam od dzisiaj, to w tygodniach poprzednich tego przypomnienia oczywiście już nie będzie. Od 3 do 9 czerwiec 2019, od 3 do 9 czerwca, niedziela, od czerwiec, więcej opcji, przejdź do dat, Dzień Flagi Rzeczypospolitej, piątek 3 maja, Święto Konstytucji, od 6 do 12, od 13 do 19 maja, od 20 do 26 maja, niedziela 26 maja, Dzień Matki, od 27 maja do 2, czerwiec, od 3 do 9 czerwca, niedziela 9 czerwca, mam te zielone świątki i dopiero... Od 10 do 16, środa 12 czerwca 2019, przypomnienie, zrobić coś 15:10. No właśnie, i dopiero od środy, czyli od dzisiaj mam te przypomnienia i one już będą do skończenia świata wypełnione, wypełniony kalendarz będzie tym przypomnieniem. W tej chwili mamy godzinę 15:08, 2 minuty do przypomnienia, zobaczymy, czy rzeczywiście coś tam się odezwie. To jeszcze chwilę o tych przypomnieniach. Bo jeżeli okazuje się, że rzeczywiście nie bardzo da się zrobić na 6 godzin, no to ja bym niekoniecznie używał tych przypomnień do takich rzeczy, które się robi codziennie. Raz, że one rzeczywiście zawalają kalendarz dość dokładnie, w związku z czym użyłbym na przykład, no chociażby notatek tego Google Keep, tam też się da takie przypomnienia robić i tam chyba da się robić przypomnienia czasowe, albo bym ustawił po prostu budzik na którąś godzinę, bo budzików z reguły da się ustawiać kilka i budzik też nie będzie takich rzeczy tutaj robił. Natomiast no, przypomnienia rzeczywiście sprawdzają się, no nie wiem, gdybym miał, załóżmy, nie wiem, obejrzeć jakiś, nie wiem, film czy coś. No nie, dobra, teraz to się robi inaczej. No w każdym razie przypomnienia to są takie nieco bardziej okrojone wydarzenia. O, właśnie pojawił mi się domyślny dźwięk powiadomienia z informacją, że to przypomnienie jest. I na szczęście można w kalendarzu zmienić dźwięk powiadomienia na jakiś inny w ustawieniach w ogóle telefonu i w związku z tym można na takie przypomnienia czy na powiadomienia z kalendarza zwracać większą uwagę. I teraz takie przypomnienie się pojawia w pasku powiadomień. Oprócz tego, jeżeli nie jesteśmy w oknie kalendarza, to ono się również pojawia, czasami przynajmniej, nie wiem, to jakoś zależy. To czasami jest, czasem nie ma, takie duże okno z przypomnieniem. Uwaga, masz przypomnienie, że jutro, powiedzmy, nie wiem, coś się stanie. I takie powiadomienie rzeczywiście potrafią być dość nieźle zauważalne. I teraz załóżmy, no nie chciałbym, żeby mi się codziennie o 15:10 włączało jakieś przypomnienie. Zielone świątki. I chciałbym je skasować. Zrobić coś 15:10. Klikam w to przypomnienie. Edytuj przycisk. Więcej opcji. Wyskakujące okienko. I usuń. Usuwanie przypomnienia, to przypomnienie i wszystkie kolejne. No właśnie, albo to przypomnienie wszystkie kolejne. Anuluj przycisk, usuń przycisk, usuwanie, zaznaczono to przypomnienie, na liście dwa elementy, to przypomnienie i wszystkie kolejne. No właśnie, czyli czy tylko to, czy to i wszystkie kolejne. No, to i wszystkie kolejne oczywiście zaznaczam. Zaznaczono, anuluj, usuń przycisk, przypomnienie zostało usunięte. Komentarz. I już, więcej w tym momencie. Przycisk. Od 10 do 16 cze. Środa 12 czerwca, nie masz planów. Od 17 do 20, czwartek 20, Boże Ciało, cały dzień, niedziela, Dzień Ojca, cały... I już tych przypomnień nie ma. Okej, no przypomnienia mamy. I zostały jeszcze cele. Cele, czyli najbardziej poniekąd rozbudowana rzecz w tym całym kalendarzu Google.
rzecz, która teoretycznie ma wykorzystywać, nie wiem, czy algorytmy sztucznej inteligencji, czy po prostu nieco bardziej złożone algorytmy niż standardowe wydarzenia. W każdym razie chodzi o to, że cele to są takie rzeczy, które nie mają swoich określonych godzin, typu, że na przykład, nie wiem, mam spotkanie od tej godziny do tej, tylko na przykład codziennie chciałbym godzinkę poćwiczyć, załóżmy, albo, nie wiem, zrobić zakupy, nawet tam jest coś takiego, albo pomedytować sobie troszkę, albo nie wiem co, odpocząć od świata. I zadaniem Google'a jest znalezienie czasu pomiędzy różnymi aktywnościami takiego, żebym mógł to jakoś zrobić. Osobiście nie jestem przy jakoś do takich rzeczy jakoś przekonany, no ale no, podobno są ludzie, którzy rzeczywiście tego używają, tych celów i no i tak. Jak to wygląda tworzenie takiego celu? Twórz nowe wydarzenie, przycisk wydarzenie, przycisk przypomnienie, przycisk twój cel. Oczywiście klikam sobie w ten przycisk utwórz nowe przypomnienie, etc., który jest w prawym dolnym rogu ekranu. Wyświetlam cel. Kategorię twoich celów. Zamknij przycisk. I po pierwsze mam kategorię celów. Wybierz cel. Kalendarz planuje realizację twoich celów w odpowiednich terminach. Kategoria trening, przykłady, biegaj, ćwicz, jogę, nie siedź bezczynnie, przycisk. Kategoria nabywanie umiejętności, przykłady, naucz się języka lub gry na instrumencie, przycisk. To mi przypomina jakąś grę taką przeglądarkową. Czasami są takie rzeczy. Kategoria rodzina i znajomi, przykłady, znajdź czas dla bliskich, przycisk. Kategoria czas dla siebie, przykłady, czytaj, medytuj, znajdź czas dla siebie, przycisk. Kategoria planowanie czasu, przykłady, trzymaj rękę na pulsie, przycisk. No po prostu trzymaj rękę na pulsie przez godzinę każdego dnia. No genialne. Okej, zobaczymy. Kategoria. Załóżmy, wezmę to dziwne, trzymaj rękę na pulsie. Planowanie dnia, przycisk. Sprzątanie, przycisk. Prace domowe, przycisk. Własna nazwa, przycisk. Sprzątanie, przycisk. No na przykład biorę sobie sprzątanie. Albo planowanie dnia. Czyli każdego dnia, o którejś tam godzinie. Jak często? Jeden raz w tygodniu, przycisk. 3 razy w tygodniu, 5 razy w tygodniu, przycisk. No na przykład chciałbym planować dzień 5 razy w tygodniu. Jak długo? 15 minut, 30 minut, przycisk. No załóżmy, no nie wiem, pół godzinki. Najbardziej odpowiednia pora. Strona 3 z 5, rano, przycisk. Rano. Planowanie dnia. Strona 4, zaplanuj osiąganie swoich celów, przycisk. W kalendarzu zostanie utworzony plan. 5 razy tygodniowo. Przez 30 minut, najlepsza pora, rano. Dorkomecki małpa, gym, przycisk, więcej opcji. Jeszcze jest więcej opcji. Ekran edycji. Anuluj przycisk. Zapisz przycisk. Planowanie dnia, pole edycji. Wpisz tytuł. Nazwa kalendarza, przycisk. Wydarzenie. Twój cel. 5 razy tygodniowo. 30 minut. Rano. Powiadomienia kalendarza. 30 minut wcześniej. Usuń powiadomienia. Inteligentne powiadomienia przed wydarzeniem i po nim, by ułatwić ci przygotowywanie się i monitorowanie postępów. Tego nie znam. Właściciel, przełącz. Kolor dla wydarzeń. Kolor domyślny. Anuluj, zapisz przycisk. I zapisz. Twoje cele. Wstecz, przycisk. Planowanie dnia. Zaplanuj osiąganie swoich celów, przycisk. Dobra, zaplanuj osiąganie swoich celów. Znajduję czas na realizację twojego celu. Planuję wydarzenia dla ciebie. W każdej chwili możesz zmienić ich ustawienia. Kalendarz nauczy się twoich preferencji. Zaplanuj osiąganie. Zamknij przycisk. To trwa dłużej niż zwykle. Zajrzyj tu później, by utworzyć swoje pierwsze wydarzenie. Utwórz nowe wydarzenie. Wyświetlanie listy kalendarzy i czerwiec, pokaż, przejdź, więcej, czerwiec, od 3 do niedziela 9, zielony, od 10, środa, nie masz planów, czwartek, twój cel, planowanie dnia od 8 do 8.30. No właśnie, na razie jest od 8 do 8.30, dlatego że no nie mam nic i tak zaplanowanego, więc on sobie wybrał jakąś tam porę rano. Piątek, 14 czerwca, twój cel, planowanie dnia od 8 do 8.30. Twój cel, planowanie dnia. Jeżeli sobie kliknę w ten cel. Edytuj przycisk. Więcej opcji. Później przycisk. Zrobione, przycisk. Planowanie dnia. Jutro od 8 do 8. Twój cel. Powiadomienia kalendarza. Nazwa kalendarza. Ten tydzień. No właśnie. I mogę sobie zaznaczyć, że nie, już to zrobiłem, albo że chcę to zrobić później, albo coś. I on teoretycznie no, na podstawie tych wskazówek, on, jeżeli jest, jakby, jeżeli ma się to zrobić dzisiaj na przykład, to on jeszcze powie, czy ta pora jest odpowiednia, tak, albo nie. I teoretycznie on się zapyta, w takim razie, kiedy byś to chciał, bo mogę ci zaproponować jakiś tam inny termin. I w ten sposób można teoretycznie jakoś tam mu właśnie
go uczyć wtedy, kiedy chciałoby się to robić. No może jest to jakiś pomysł, ale no tak jak mówię, ja osobiście nie jestem do tego przekonany. I szczerze mówiąc, ja to chyba sobie usunę ten cel. Czyli więcej opcji. Później przycisk. Zrobione przycisk. Planowanie. Jutro. Twój. Powiadomienie. Nazwa. Tenty. Poprzedni. 20 maja. 27 maja. Ukończono 0 z 5. 20 maja. Ukończono 0 z 5. No właśnie, bo mogę sobie zaznaczać, jak to mi się uda. No ile razy mam to wszystko poukończane i tak dalej. Tam jest cały taki, podejrzewam, jakiś system tego wszystkiego. Podobno te cele są jakoś też, mogą być powiązane z tymi przy niektórymi aplikacjami do ćwiczeń. I podejrzewam, że w ten sposób jakby to też może być jakoś tam sterowane przez te cele dotyczące no właśnie ćwiczeń. Ale tak jak mówię, no ja tego nie korzystam. Edytuj przycisk. Więcej opcji przycisk. Wyskakujące okienko. Usuń. Natomiast... Usuń. Usuń. Usunąć planowanie dnia. Wszystkie kolejne razy zatrzymaj ten raz. Wszystkie kolejne razy zatrzymaj planowanie. Anuluj przycisk. Wszystkie kolejne razy zatrzymaj planowanie. Twój cel został usunięty. Kalendarz. Pierwszy Dobra. Termin. Mam usunięte już. Zmień czas przycisk. Jest OK przycisk. A no właśnie. Pierwszy termin jutro 8, czy ten termin ci odpowiada? Zmień czas przycisk. Jest OK przycisk. No właśnie, tego nie było. Teraz coś jakoś pojawiło, że pierwszy termin jutro od 8 do 8.30 i mogę zmienić czas. Albo stwierdzić, że jest OK. Co prawda, to już i tak jakby przeszło. Środa 12 czerwca, nie masz planów. Od 17 do 23, czwartek 20 czerwca 2000... I jak widać, już tego wszystkiego nie ma. Celów nie testowałem, przypomnienia rzadko. Najwięcej do tej pory tworzyłem w kalendarzu wydarzeń i to chyba jest jakby najczęstsze, podejrzewam, co się będzie w tym programie tworzyć. Natomiast oczywiście cały ten kalendarz ma jeszcze swoje ustawienia, których jest dość dużo. Wyświetlanie listy kalendarzy i panelu ustawień przycisk. To jest przycisk, który znajduje się w górnym lewym rogu i on tak brzmi. Menu. Kalendarz Google na liście 30. Harmonogram zaznaczone. Dzień. 3 dni. Tydzień. Miesiąc. I co to oznacza? To są typy wyświetlanego widoku. W każdym z nich cały ten kalendarz nieco inaczej wygląda, bo można wyświetlić albo widok jednego dnia z wyszczególnymi jakby zadaniami na dziś, albo widok takich trzydniówek, albo widok całego tygodnia, gdzie mamy na górze, od lewej do prawej, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i tak dalej do niedzieli. I pod spodem jest lista rzeczy do zrobienia na ten tydzień. Rzecz, która pewnie dla widzących wydaje się, znaczy pewnie jakoś ma duże znaczenie, chociaż no dla niewidomych poniekąd też, bo jeżeli jakby sobie przećwiczymy wcześniej, gdzie się znajduje dzień i gdzie te wydarzenia są pod spodem, to też można dość szybko sprawdzić sobie, jak ten nasz tydzień, powiedzmy, wygląda z punktu widzenia kalendarza google'owego. Jeżeli na przykład łatwiej jest coś takiego mieć, zresztą moment, stuknę sobie w tydzień. Poniedziałek 27 maja 2019, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, to są nagłówki. Poniedziałek 3 czerwca 2019 roku, otwórz widok harmonogram, wtorek, czwartek, środa, piątek, zielone świątki, cały dzień. Poniedziałek 10, wtorek 11, środa, czwartek, piątek, niedziela 16, poniedziałek 17, wtorek 18, środa... On tu przewija sobie akurat, jak chodzę sobie po tych dniach. Natomiast gdybym sobie jakby oglądał tak ręcznie, się cofnę dwoma palcami w prawo do tego tygodnia, gdzie są zielone świątki, na przykład. Wyświetlanie listy kalendarzy i panelu, sobota 8 czerwca, niedziela 9 czerwca 2019 roku. Przesuwam palec w dół, zielone świątki. Sprawdzam, czy jest coś po lewej, nie ma. Czyli ten tydzień wygląda na pusto, ale no to też wymaga takiego przesuwania palcem pod
pod jakby datami, no powiedzmy, nie każdemu się podoba. Podejrzewam, że to, ten widok może być lepszy dla osób jakoś słabowidzących, powiedzmy, które są w stanie zobaczyć, czy coś pod daną datą jest dla niewidomych. No polecam ten widok raczej sprawniejszym osobom, jeśli chodzi o taką orientację na dużej powierzchni ekranu dotykowego. Wyświetlanie. Gdzie to jest? Jest jeszcze widok miesiąca, który z kolei polega na tym, że mamy też taką siatkę dni, które obrazują jakoś tam cały miesiąc. I na każdym dniu może być jakaś tam kropka, dwie czy coś. No też pewnie dla osób widzących będzie jakoś tam łatwiejsze. Dla osób niewidomych jest coś takiego. Środa 19 czerwca. Środa 12 czerwca. O nie, ja chcę na przykład. 20 czerwca jednym item. Jeden item, czyli no jedna rzecz jest w czwartek. I można w ten sposób patrzeć. Środa 19 czerwca. Nic nie ma. Wtorek 18 czerwca. Nic nie ma. Poniedziałek 17 czerwca. Nic nie ma. Niedziela 16 czerwca. Sobota 15 czerwca. No i oczywiście, że tak można patrzeć, natomiast to zajmuje dość dużo czasu. Myślę, że jakby normalnie najwygodniejszy mimo wszystko będzie ten widok harmonogramu. No ale jak kto woli, jak kto lubi, może ktoś by chciał mieć to zrobione inaczej. Bo podejrzewam, że na przykład jeżeli chciałbym ten kalendarz wykorzystać, no na przykład, nie wiem, mam swój, nie wiem, gabinet, powiedzmy, no czego, masażu na przykład, bo to parę osób niewidomych ma coś takiego, no to mógłbym rzeczywiście utworzyć na przykład konto albo kalendarz dotyczący masażu. Ktoś mi dzwoni przez telefon. Przepraszam, kiedy się mogę zapisać? Nie wiem. Chciałbym się zapisać, nie wiem, za tydzień w środę, tak? No to wybieram rzeczywiście ten widok miesiąca. Patrzę sobie, gdzie ta środa jest, bo tu jest jak zwykle od lewej do prawej dni tygodnia, od poniedziałku do niedzieli, w dół poszczególne tygodnie. I patrzę na przykład środa za tydzień, co tam będzie, tam gdzie ten 19. Jest powiedziane, że zero, i znaczy nie powiedziane jest nic, czyli nie ma wydarzeń, czyli proszę pana, świetnie się składa, może pan tutaj cały dzień być na przykład. Albo jest jeden item, mogę sobie w to stuknąć i sprawdzić, kiedy jest ten masaż, więc też, nie wiem, mogę sobie tam określić kto, co, gdzie, jak, kiedy. W każdym razie, no, widzę tego zastosowanie. Ewentualnie, no właśnie, też tu może się przydać ten widok tygodnia. To znaczy, że też sobie stukamy, nie wiem, w jakąś środę i patrzę, co się dzieje w dół, czy tam coś jest, czy nie ma, o której godzinie. To już każdy, kto chciałby wykorzystać taki kalendarz w pracy, musi sobie przetestować, który widok jest najlepszy dla niego. Harmonogram. Kalendarz Google. Harmonogram. No właśnie, harmonogram. Dzień, trzy dni, tydzień, miesiąc. Szukaj. Tu mogę sobie wyszukać danego wydarzenia. Nie próbowałem jeszcze. Grupa 3. Mam tutaj wszystkie maile, które są dodane do mojego telefonu i na każdym mailu mam wydarzenia zaznaczono, przypomnienia zaznaczono, i jeżeli odznaczę sobie któryś z tych kalendarzy, to te przypomnienia lub wydarzenia nie będą się pokazywały w kalendarzu. Jeżeli nie chcę na przykład, żeby się te przypomnienia pokazywały, to jest to, co mówiłem, że mogę sobie zawalić kalendarz cało, no, tymi przypomnieniami codziennie. Jeżeli nie chcę widzieć przypomnień w takim zwykłym widoku kalendarza, no to po prostu mogę to sobie wyłączyć, przypomnienia, i żadnych przypomnień tutaj nie będzie. Więc no to też jest jakiś sposób na to, żeby nie było to aż tak jakoś tam, żeby to nie było aż tak denerwujące. I oprócz tego mamy coś takiego jak urodziny zaznaczono. Urodziny, ale to nie wiem, czy nasze, czy znajomych. Dni wolne zaznaczono. I dni wolne, czyli żeby pokazywał urodziny i żeby pokazywał w kalendarzu dni wolne. Czyli to, co pokazywałem, że te zielone świątki, że dzień flagi, że coś tam, no różne święta. Ustawienia. Państwowe. Ustawienia są, do których zaraz wejdę. Pomoc i opinie. I tyle. Ustawienia. Ustawienia. Wstecz przycisk. Dobra, tego tutaj będzie dość dużo. Ustawienia. Więcej opcji, przycisk. Ogólne na liście 25 elementów. Ogólne. Wchodzimy. I w ogólnych.
Więcej co opcji. Mamy. Początek tygodnia, poniedziałek, na liście 13 elementów. No właśnie, jeżeli z jakiegoś powodu dla nas początkiem tygodnia ma być niedziela, można to tutaj ustawić. Użyj strefy czasowej urządzenia właściciel przełącz. Można mieć swoją strefę czasową z jakiegoś powodu, albo użyć tej strefy, która jest na urządzeniu. Strefa czasowa, czas środkowoeuropejski letni, GMT plus 2 słońce wyłączono. Alternatywny kalendarz, brak alternatywnego kalendarza. To jest ciekawa rzecz, bo w tym widoku, powiedzmy harmonogramu, jeżeli wybieram sobie kalendarz alternatywny, to oprócz na przykład czerwiec 2019, może mi się oprócz tego pokazywać nazwy miesięcy czy czegoś takiego w kalendarzu właśnie alternatywnym. Jest ich tu troszeczkę. Kalendarz chiński uproszczony. Kalendarz chiński tradycyjny. Zaznaczono brak alternatywnego kalendarza. To jest jako pierwsza opcja i... Kalendarz chiński uproszczony. Kalendarz chiński tradycyjny. Kalendarz hebrajski. Kalendarz muzułmański urzędowy. Kalendarz muzułmański kuwejcki. Kalendarz muzułmański saudyjski. Kalendarz indyjski hinduistyczny caka. Kalendarz koreański. Kalendarz perski. Anuluj przycisk poza listą. No jeżeli ktoś chce zobaczyć sobie, jakie tam są te nazwy, jak to w ogóle tam wygląda, proszę bardzo, można sobie to włączyć. I oprócz jakby czerwca, lipca i tak dalej, tych naszych miesięcy, będą te podziały z kalendarza alternatywnego. Pokaż numer tygodnia, był przełącz. No tak, że to jest na przykład 40 któryś tydzień roku. No... Prawdopodobnie są sytuacje, w których się tego używa, więc Google to dał. Pokazuj odrzucone wydarzenia, właściciel przełącz. Wydarzenia odrzucone, tam można chyba w powiadomieniu odrzucić jakieś tam powiadomienie i czy odrzucenie powiadomienia ma powodować, że wydarzenie nadal ma być, czy też nie w kalendarzu. Domyślny czas trwania wydarzenia. No właśnie, jeżeli chciałbym... żeby domyślny na przykład czas, nie wiem, wydarzenia trwał nie godzinę, tylko na przykład dwie, to tutaj to mogę zmienić. Motyw jasny. Powiadomienia, motyw jasny. Powiadomienia nagłówek. Powiadamiaj na to urządzenie, właściciel przełącz. No właśnie, czy powiadomienia mają być na tym urządzeniu, czy może jednak nie, bo nie, bo sobie to wyłączę. Powiadomienia kalendarza. Powiadomienia domyślne można zmienić na poziomie kalendarza, na przykład w wydarzeniach. Powiadomienia kalendarza. To klikam i... Kategoria powiadomienia. Przejdź wyżej przycisk. I tu mi otworzyło okno ustawień. Kategoria powiadomienia. Wyszukaj ustawienia. Powiadomienia kalendarza. Kalendarz na liście 5 elementów. Pokaż powiadomienia. Właściciel przełącz. Działanie, sygnalizacja dźwiękiem i wyświetlenie komunikatu. No właśnie, wyświetlenie komunikatu. Jak nie jestem w kalendarzu, wyświetliłby mi się komunikat taki na ekranie, że no właśnie wydarzenie testowe. Zaawansowany dźwięk, wibracje na ekranie blokady, pokaż plakietkę z powiadomieniem, zastąp nie przeszkadzać, dodatkowe ustawienia w aplikacji. No właśnie, czyli dodatkowe ustawienia kalendarza, to wszystko w ustawieniach normalnie telefonu. Przejdź wyżej, kategorii, wyszukaj powiadomienia, pokaż powiadomienia, właściciel, działanie, dźwięk, domyślny dźwięk powiadomienia. No właśnie, mogę tu zmienić dźwięk z domyślnego dźwięku powiadomienia jakiś własny i w ten sposób jakoś odróżnić powiadomienia kalendarza od wszystkich innych. Wibracje był przełącz. Na ekranie blokady pokazuj wszystkie powiadomienia. Czy mają być powiadomienia na ekranie blokady? Pokaż plakietkę z powiadomieniem, właściciel przełącz. Nie wiem, co by się stało, gdybym to wyłączył. Zastąp nie przeszkadzać, zezwól na działanie tych powiadomień, gdy tryb nie przeszkadzać jest włączony, był przełącz. Fajne. Można sobie ustawić, żeby mimo trybu nie przeszkadzać również powiadomienia kalendarza były aktywne, ale to jest wyłączone domyślnie. Dodatkowe ustawienia w aplikacji. No i już wychodzę z ustawień jakby powiadomień kalendarza do ustawień aplikacji kalendarz. Powiadomienia domyślne można zmienić na poziomie kalendarza, na przykład w wydarzeniach. Tak, powiadomienia domyślne. Ja to jakoś zmieniałem. Chodzi o to, że jeżeli tworzę nowe wydarzenie, to da się zrobić tak, żeby na przykład domyślnie powiadamiał mnie nie pół godziny przed wydarzeniem, tylko na przykład dzień przed wydarzeniem. I to będzie jako domyślne powiadomienie do każdego nowego kalendarza. Ja to robiłem, ale już nie pamiętam jak. Szybkie odpowiedzi. Tego nie testowałem. Szczerze mówiąc. I tyle w ustawieniach ogólnych. Bo... Ogólne wydarzenia z Gmaila.
wydarzenia z Gmaila. Gmail, jeżeli przychodzi do nas jakiś e-mail, powiedzmy na temat zakupu biletu, przynajmniej czasem, potrafi takiego maila zinterpretować, to znaczy przeczytać jego treść, zrozumieć, co tam jest napisane i dodać to, co tam jest napisane do kalendarza. Że na przykład, jeżeli kupuje bilet na koncert, który odbędzie się dnia tam, któregoś tam, to on jest w stanie dodać to wydarzenie do kalendarza. I tu są właśnie ustawienia, czy on ma w ogóle to robić, czy tego ma nie robić. Także no, ci, którzy uważają, że kontrola, że Google ma niezłą kontrolę nad światem, no może nie mają stuprocentowej racji, ale na pewno Google wie, co się na Gmaila przesyła, umie to zinterpretować, także no, dla niektórych to może być jakieś ostrzeżenie. Przypomnienia. Oczywiście nie zawsze. Wydarzenia z Gmaila. Wydarzenia z Gmaila. Wchodzę w te wydarzenia z Gmaila. Gmail.com nagłówek. Wydarzenia z Gmaila. Właściciel przełącz. Napisz do to. I tutaj mam wszystkie maile wyszczególnione i. Wydarzenia z Gmaila. Właściciel przełącz. I dla każdego maila, jeżeli mam tych kont ileś w telefonie, a ja mam akurat kilka, no to mogę sobie włączyć lub wyłączyć te wydarzenia z Gmaila, żeby mi wpisywały się do kalendarza, czyli żeby w zasadzie były wyświetlone. Wstecz przycisk. Grupa 3-6 wydarzenia z Gmaila. I następnie mam. Jak już cofnąłem się z tych wydarzeń z Gmaila i obok tych wydarzeń z Gmaila mam nazwy poszczególnych kont przypisanych do tego urządzenia i przy każdym mam wydarzenia. Przypomnienia. Wydarzenia. Jeżeli wejdę w wydarzenia. Wstecz przy wydarzenia. Więcej opcji. Kolor PAW na liście 6, ale domyślne powiadomienia nagłówek. No właśnie, bo domyślne powiadomienia, tu się to zmienia. 30 minut wcześniej. Dodaj kolejne powiadomienie. Domyślne powiadomienia, wydanie całodniowe nagłówek. Dodaj kolejne. I jeżeli tutaj jest mówię, dodaj kolejne powiadomienie. 5 minut wcześniej. Zaznaczono no bez powiadomienia. 5 minut, 32 dni, 1 tydzień, niestandardowe. Niestandardowe, bo nie chcę 2 dni. Nie zaznaczono godzin, 10 pole edycji. Nie 10. Koniec pola. Tylko. Sama jest wyłączona. Usunięto nic do usunięcia. Jedno. Jeden. Talkback. Zamknięto, zaznaczono, nie zaznaczono godzinę, nie zaznaczono dzień, przycisk. Dzień. Nie zaznaczono, gotowe, przycisk. Gotowe. Ustawienia. Jeden dzień wcześniej. I to będą również powiadomienie domyślne, które mi będzie sugerować kalendarz przy dodawaniu kolejnego wydarzenia. Dodaj kolejne powiadomienie. Domyślne to może niekoniecznie. Domyślne powiadomienia, wydanie całodniowe, nagłówek. Dodaj powiadomienie. No właśnie, domyślne powiadomienie, gdy jest całodniowe wydarzenie. Nie ma żadnych, więc mogę dodać kolejne. Ustawienia. Wstecz. Allegro małpa. I tak samo jest z przypomnieniami. Przypomnienia. Jeżeli wyszedłem z ustawień dotyczących wydarzeń, teraz wszedłem w przypomnienia. Więcej opcji. Kolor kobalt. Wstecz przycisk. Aha, to tyle. Tu nawet nie ma domyślnych jakichś powiadomień. Po prostu jest sobie kolor. Więcej nagłówek. Przypomnienia. I zaraz za listą kont i ustawieniami, bo te wydarzenia, przypomnienia można ustawić osobno dla każdego z kont. I jeżeli mam jakiś tam jeszcze inny, jakiś jeszcze inny kalendarz, na przykład no mam taki kalendarz zrobiony familijny, bo myślę, że jakby zrobię to w ten sposób, na zasadzie kalendarza udostępnionego komuś, familijne. To mogę też wejść w ustawienie tego kalendarza utworzonego przeze mnie. Wydarzenia dodawane do tego kalendarza będą udostępniane wszystkim członkom rodziny na liście 10. Zarządzaj. Synchronizacja, właściciel, przełącz, kolor kobalt, domyślne powiadomienia, nagłówek, 30 minut wcześniej, dodaj kolejne domyślne powiadomienia, wydanie całodniowe, na dzień wcześniej, dodaj kolejne No właśnie. Ustawienia. Także tak to mniej więcej wygląda i dla każdego kalendarza mogę sobie takie ustawienia mieć. I następnie jest więcej nagłówek, więcej różnych ustawień i tu mamy. Ustawienie urodzin. Wstecz urodziny. Więcej opcji przy kolor lawenda na liść. Kit Allegro małpa Gmail. Kontakty tyflo. Kontakty. Napisz kontakty właściciel przełącz. I dla każdego potem maila
mam informacje, czy kontakty z tego maila mają, no, mają być uwzględniane w tych urodzinach. Przypomnienia na liście 20 urodziny. Dni wolne. I teraz mam ustawienie dni wolnych. Dni wolne. Wstecz. Dni wolne. Więcej opcji. Kolor eukaliptus na liście. Kitallegro Małpa. Polska. I teraz z kolei dla każdego tutaj kalendarza, dla każdego konta mogę ustawić kraj, dla którego są te dni wolne robione. Mam oczywiście domyślną stronę Polskę, ale gdybym chciał na przykład zobaczyć, jakie są dni wolne na Węgrzech, nie ma żadnego problemu. Mogę sobie ustawić dni wolne tutaj Węgry i mogę sobie zobaczyć, jakie to dni wolne Węgrzy mają. Dodaj tyflowiki map, dodaj święta religijne. I dla każdego kraju, znaczy dla każdego konta, mogę również dodać święta religijne. I święta religijne, święta chrześcijańskie na liście 4 elementy. Święta muzułmańskie, święta prawosławne, święta żydowskie. Anuluj przycisk. Na razie jest tyle. Są trzy religie, które są możliwe do dodania. I już więcej nie ma. Także jak ktoś jest, nie wiem, wyznawcą czegoś innego, no to może mieć jakiś problem. W każdym razie, no, jest jak jest. I w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o ustawienia. Kalendarz. Utwórz nowe wydarzenie. I zaraz zobaczymy, bo dodałem sobie właśnie święta religijne, czy się coś czwartek 13 nowego pojawi. Piątek 14 czerwca. Aha, tylko że tu mam 20 wyświetlanie listy domyślnie teraz ustawiony ten widok miesiąca. Przejdę sobie na harmonogram. Środa 12 czerwca 2000. Nie masz planu. Niedziela 16. Trinity Sunday cały dzień. Od 17 do 23. Czwartek 20. Boże Ciało cały dzień. Niedziela 23. Corpus Christi cały dzień. Dzień Ojca cały dzień. Od 24 do 30. Lipiec 2009. Od 1 do 7 lip. Od 8 do 14. Od 15 do 21, od 22 do 20, od 20 sierpień 2000, od 5 do 11, wtorek 6 sierpnia 2019. Wszystkiego najlepszego z okazji urodziny cały dzień. Od 12 do czwartek 15, Assumption of Mary cały dzień. Święta chrześcijańskie są po angielsku. No trochę szkoda, no ale tak jest. Mamy jak mamy, trzeba żyć z tym, co jest. I w zasadzie tyle, jeśli chodzi o kalendarz Google. Myślę, że aplikacja może się przydać. Aplikacja pewnie mogłaby być w pewnych aspektach prostsza. Można by było na przykład, nie wiem, chociażby stworzyć możliwość tworzenia kalendarzy z poziomu aplikacji, ale tego nie ma. Można by na przykład wyrzucić puste tygodnie w ogóle, żeby się tego nie pokazywało, ewentualnie zrobić ustawienie takie, żeby nie pokazywały się puste tygodnie, ale tak też nie ma w widoku harmonogramu. Albo zrobić osobny widok, w którym są pogrupowane po prostu najbliższe wydarzenia, kto, co, gdzie, jak, kiedy. Ale myślę, że mimo wszystko aplikacja jest na tyle fajna, że można się nią zainteresować. O ile mi wiadomo, użytkownicy iOS-a po pierwsze mają możliwość zainstalowania kalendarza Google. Po drugie, wydaje mi się, choć tego akurat nie jestem pewien, że kalendarz ten domyślny w iOS-ie wspiera również kalendarz googlowski. Można tam dodać, zdaje się, kalendarz googlowski i wtedy jakby mamy sobie alternatywny widok, można powiedzieć, do tego kalendarza w kalendarzu tym iOS-owym. Także kto co woli, to co lubi, to ma. I tyle chyba ode mnie w dzisiejszym Tyflo Podcaście. W końcu można powiedzieć dwie aplikacje od Google'a do planowania czasu i przypomnień dla tych, którzy mają jakieś tam pamięć dobrą, ale krótką, są omówione w końcu w Tyflo Podcaście. A mi nie pozostaje nic innego, jak zachęcić Państwa do słuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu, nie tylko z moim udziałem, wszystkich, jakie są tylko w ogóle. Życzyć miłego dnia, miłego wieczoru, miłej nocy, nie wiem. No i powiedzieć do usłyszenia w Tyflo Podcaście i już naprawdę na zakończenie przypomnieć, że przy mikrofonie Tomasz Bilecki, ukłonić się wszystkim co niniejszym czynie i powiedzieć do usłyszenia, co również niniejszym czynie. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.
Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.